Hi, I am Lorenzo and I'm from Italy. Germany. From Brazil. Portugal. Spain. Philippines. Hi, my name is Brother Simon and I'm from New York City. Canada. I'm from Colorado. I'm from Lebanon. Mexico. Nawet nie sposób sobie wyobrazić, jak wielu ludzi zamieszkuje Ziemię. Świat to przecież 7 kontynentów, około 200 państw i ponad 200 tysięcy miast. Świat to ogrom, ale region jest nasz. Wigilia Wigilii, piątek, 14 minut po godzinie 8 i Zbigniew Karciński, wicestarosta powiatu tarnowskiego z nami w studio przy BME 14 w Tarnowie. Dzień dobry, panie starosto. Witam panią, witam państwa. Przed wejściem na antenę w porannym przeglądzie prasy nazwałam pana dobrym duchem wigilijnym. Czuje się pan jak duch wigilijny dzisiaj, bo miasto puste. Raczej jako człowiek, duchem może mniej duch, może bardziej po, człowiek. Może po śmierci. Natomiast no, jak każdy z nas, przed świętami mam dobre samopoczucie. Pusto w mieście. W powiecie też? Na drogach, powiatu? Zmierzając tutaj do redakcji, rzeczywiście na drogach jest luźno, wyjątkowo luźno. Przy wjeździe do Tarnowa nie było żadnych problemów, żadnych korków, także troszkę jak gdyby mniej na drogach, czyli więcej ludzi zostało w domach. No właśnie, żartowaliśmy z kolegami w porannym przeglądzie prasy, że miasto i powiat wyglądają tak, jakby same dobre duchy, dobre oczywiście, po tym mieście chodziły. Czyli święta. Panie starosto, podobno darmowe porady prawne, teraz już bardzo konkretnie, to bubel. Nikt z nich nie korzysta, dyżurujący prawnicy się nudzą, a cała ta akcja sporo kosztuje. Czy ja mam rację? Myślę, że tak, panie redaktor. Takie może, głosy do może nas dotarły to, do redakcji. To może nie jest to do końca, ale stanowczo za mało osób korzysta z porad. Wynika to, podejrzewam, z tego, że nie każdy może z tych porad skorzystać. Tam są pewne warunki postawione, kto może z tych bezpłatnych porad skorzystać. Zapewne intencja może była i dobra, ale sama później realizacja tego i postawienie pewnych warunków, no, zbyt ostrych, ograniczyła wachlarz osób, które mogłyby z tych porad skorzystać. I rzeczywiście fakt jest taki teraz, taki stan rzeczy, że na poszczególnych punktach konsultacyjnych w ciągu miesiąca korzysta 2, 3, 5 osób. Rządowy program to bubel? No może bym takiego słowa nie użył. Należałoby, niemniej jednak kosztuje 500 000 złotych. Rocznie? Rocznie, tak. To są ogromne pieniądze. Co z tym można zrobić? I w tym momencie można uznać, że one są źle wydatkowane. Można by albo poszerzyć wachlarz osób, które mogłyby z tych porad bezpłatnych korzystać i to na pewno by zwiększyło liczbę osób, którzy mogliby z tych porad prawnych korzystać, no albo w jakiś inny sposób to zreformować, bo trafia to do wybranych pojedynczych osób. Ma powiat na to jakiś plan? Ale to nie zadanie nasze powiatowe, też rządowe, to musiała być zmiana. Ja rozumiem, ale można interpelować, można monitorować, można proponować. Już to jest robione. Pan starosta na konwencie starostów ten temat poruszył. Zresztą podobne są głosy innych starostów i wspólne stanowisko konwent starostów wystosował do rządu, by coś z tym tematem zrobić, ponieważ no, szkoda tych pieniędzy, to są potężne pieniądze w skali kraju. To będziemy w takim razie i my monitorować, pilotować i informować na bieżąco, panie starosto. Cieszymy się bardzo, bo jeżeli samorządy i media nas w tym wesprą, to jest szansa, że te pieniądze będą bardziej rozsądnie wydatkowane. Panie starosto, od urzędników starostwa wiemy, że podobno sporo praw jazdy, i to nie tylko teraz w okresie przedświątecznym, sporo praw jazdy w powiecie jest odbieranych pijanym kierowcom. I po pierwsze jest problem z samymi pijanymi kierowcami, a po drugie przez tę sprawę także ruch w Wydziale Komunikacji znacznie większy. Czy ja mam rację? No na pewno tak, jest w tym dużo prawdy. Rzeczywiście zbyt duża liczba kierowców siada za kółko po spożyciu. Czy to jest nowe zjawisko? Nie, ten proces jest, można powiedzieć, ciągłym procesem, stałym, dlatego tym bardziej dziw bierze sytuacja taka, że skoro tak duża liczba osób traci uprawnienia do kierowania pod wpływem alkoholu, to dlaczego na drogach ruch się zwiększa? To jest trochę paradoksalna sytuacja. Natomiast no, niewątpliwie jest to fakt i nad tym faktem wszyscy ubolujemy, bo raz, że zagrożenie na drogach jest ogromne w związku z jazdą pod wpływem alkoholu, a dwa, no, petenci, którzy przychodzą załatwiać sprawy, powiedzmy, bieżące, muszą swoje odstać, ponieważ no, sprawy załatwiane... Duże kolejki podobno w Wydziale Komunikacji w starostwie.
Tak, no w okresie świątecznym zawsze są większe kolejki i do tego się musimy przygotować wszyscy. To wynika z prostej rzeczy. Wielu naszych rodaków wraca z zagranicy na święta, czy przyjeżdża na święta i w tym okresie przedświątecznym, międzyświątecznym chcą sobie pozałatwiać wszystkie sprawy związane z prawem jazdy, z rejestracją samochodów, czy też w Wydziale Budownictwa. I tutaj zawsze przy każdych świętach, przy każdym dłuższym wolnym ten ruch jest naprawdę duży, naprawdę duży. Panie starosto, wszystko wskazuje na to, że zespół szkół ponadgimnazjalnych w Radłowie jednak od września będzie wygaszany. Ja jestem ciekawa, czy państwo, przewidując taką sytuację, już poinformowaliście oficjalnie wszystkie zainteresowane strony, że tak może być. Problem ten, to nie jest problem dnia dzisiejszego czy jutrzejszego, ten problem jest już od dłuższego czasu. W Radłowie mówimy od dłuższego czasu, tak, zdecydowanie. I każda osoba, która jest tym zainteresowana, jest świadoma i ma tą wiedzę, że taka ewentualność istnieje i wszystko w tym kierunku zmierza. Tylko, że ludzie, dopóki nie mają oficjalnej informacji, to jakoś się łudzą, że może tak nie będzie. Na pewno musimy podjąć uchwałę, i to na najbliższej sesji, o wygaszeniu lub zamknięciu tejże placówki, ponieważ no, musimy sobie zdawać z tego sprawę, że subwencja, jaką ta szkoła otrzymuje, w połowie pokrywa koszty utrzymania. Dostajemy około 650 tysięcy subwencji i około 700, czyli drugie tyle, dopłacamy do utrzymania tejże szkoły. Od września będzie tam uczyło się około 50-60 uczniów, więc to troszkę jest za mało na szkołę ponadgimnazjalną. A musimy sobie też zdawać z tego sprawę, że gdybyśmy chcieli takie pieniądze dopłacać do każdej naszej szkoły powiatowej, czyli prawie 100%, to proszę państwa, subwencja na oświatę wynosi 34 miliony. Tyle otrzymujemy z ministerstwa. Dopłacając kolejne 30 milionów, no bo idąc tym tokiem rozumowania, to oświata by nas kosztowała 64-65 milionów złotych. Czyli 30 milionów złotych musielibyśmy skądś zabrać, z jakichś zadań. Panie starosto, o ile uczniowie sobie poradzą, to pytam, co z nauczycielami? To spora kadra, sporo ludzi. Tak, sporo ludzi, ale musimy też wiedzieć to, że ci tylko nieliczni mają pełne etaty, reszta ma pojedyncze godziny i jest możliwość przeniesienia tychże nauczycieli do innych szkół, do dopełnienia etatu, czy też no, jakie tam pojedyncze. A czy starostwo im w tym pomoże? No, niewątpliwie tak. Jeżeli ruszy proces wygaszania lub też likwidacji, to na pewno będziemy rozmawiać z uczniami, ich rodzicami, z nauczycielami, tak żeby w miarę bezboleśnie ten proces przejść, uczniów przenieść do innych naszych szkół lub też no, ewentualnie do szkół, które sobie sami wybiorą. No bo taka jest kolej rzeczy, no, to ekonomia tu jest bezwzględna i tutaj nikt... Panie starosto, co z budynkiem zacnym, z tradycjami, pięknym, który także jest ozdobą Radłowa, sprzedaż? Niewątpliwie tak, no, niemniej jednak tradycje szkoły nie utrzymają. Tutaj proponowaliśmy panu burmistrzowi, by przejął jako organ prowadzący tą szkołę. Budynek nieodpłatnie wydzierżawimy. No więc i mógłby połączyć to z gimnazjum, czy jakieś tam inne pomysły realizować. No, na razie nie ma odzewu. Jest propozycja pana burmistrza, żeby szkołę muzyczną utworzyć. Tu żeśmy się też w jakiś sposób porozumieli. Ale wiemy, że prawdopodobnie na to taką, zgody nie i będzie. I mamy taką umowę, że jeżeli pan burmistrz utworzy... Bo ministerstwo nie wydaje zgód na nowe jeżeli pan burmistrz utworzy szkołę muzyczną, to wtedy przejmuje naszą szkołę jako organ prowadzący i będzie w naszym budynku prowadził sobie szkołę muzyczną i szkołę ponadgimnazjalną. Panie starosto, czy wchodzi w grę opcja sprzedaży tego budynku? Panie redaktorze, na chwilę obecną takich planów nie ma. Niemniej jednak, jeżeli rzeczywiście szkoła przestanie istnieć i pan burmistrz nie będzie zainteresowany tym budynkiem, no to żal będzie trzymać go od tak sobie, żeby niszczał. Na pewno będzie, ma przetarg wystawiony i kupca będziemy szukać. A teraz drogowo, panie starosto, co z niebezpiecznym zakrętem na granicy Pleśnej i Żuchowej? Był pan ostatnio na sesji Rady Gminy w Pleśnej i z tego co wiem, był pan również w ogniu pytań radnych. Co z tą drogą? Powiem tak, no, chodzi tam głównie o odcinek, na którym należałoby chodnik dobudować. Zakręt sam sobie
Widziałem, wiem, znam też o wiele bardziej. Ludzie mówią, że jest bardzo niebezpiecznie i liczą na reakcję władz. Jest też, jest wiele zakrętów bardziej niebezpiecznych. To jest kwestia rozsądku kierowców. Owszem, on jest troszkę z radzieckim zakrętem, to jest fakt, ale jest dobrze oznakowany i tutaj, jeżeli prędkość zostanie zachowana, to ten zakręt jest spokojnie do pokonania. Niemniej inaczej jednak, są plany w tym zakresie, Niemniej jednak w przyszłym roku będziemy starać się coś jeszcze na tym odcinku coś znaczy poprawić, co, panie starosto? Od tego są inżynierowie drogowi, którzy tym problemem się zajmują i do wiosny coś na pewno wymyślą. Mamy Zarząd Dróg Powiatowych, specjalistów drogownictwa. No trudno mnie się odnieść do wszystkich ekspertyz, gdyż nie jestem drogowcem, ale ten problem jest analizowany i na pewno na wiosnę jakieś dodatkowe prace tam będą podjęte. To jeszcze jedno pytanie z zakresu tych drogowych. Czy będzie ruch w sprawie drogi z Lubinki do Janowic, która przebiega przez Osuwisko? O to także radni pytali tak. Też mieszkańcy. To jest problem od wielu już lat, bo to jest Osuwisko i tu jest pewien problem, bo musimy sobie zdawać z tego sprawę, że likwidując Osuwisko, musimy się liczyć z ogromnymi nakładami finansowymi, wielomilionowymi. Jeżeli środków rządowych na ten cel nie dostaniemy, to powiat sam nie jest w stanie udźwignąć takiego ciężaru. Dam dla przykładu sytuację w Jastrzębiej, Jastrzębia-Słona, gdzie odcinek drogi długości 330 metrów kosztował nas teraz ponad 4 600 000. Też Osuwisko, ale bez rządowych środków nie ma szans. Czy starostwo myślało w ogóle, panie starosto, o temat, Janowicach? Czy ten temat jest temat jakoś ruszony? Jest znany dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych i w tym kierunku pewne plany są. To jeszcze inaczej. I kolejne pytanie, też drogowe. Czy zatkane przepusty w Szczepanowicach? Czy tu się coś zmieni? Pani redaktor, myślę, że to są już zbyt szczegółowe sprawy. Zarząd Dróg Powiatowych i pracownicy na bieżąco po powiecie jeżdżą, sprawdzają i to, co jest, to czyszczą, to, co się zatyka. Natomiast nie są w stanie w jednym czasie być wszędzie. Wiemy doskonale, że przepusty zatykają się po każdej praktycznie ulewie, po każdych większych opadach, a tych koparek i pracowników aż tak dużo nie ma, żeby w jednym tygodniu czy w jednym miesiącu wszędzie wszystko zrobić. Panie starosto, umówmy na się pewno, tak, że pewno, sprawdzimy te reakcje pracowników powiatowego zarządu. W porządku, dróg, dobrze? Jestem rad. Ja przyjmuję zakład jak najbardziej. Natomiast jestem pewny, że na bieżąco to jest zrobione i będzie zrobione. Sprawdzimy, poinformujemy. Panie starosto, kiedy umowa na współprowadzenie Centrum Paderewskiego w Kąśnej Dolnej z Ministerstwem Kultury, ta umowa miała być jeszcze przed świętami. No to już nie zdążycie. Wszystko jest możliwe. Ruch po stronie ministerstwa. My się cieszymy i to bardzo, że udało się to zrealizować, bo tak już możemy powiedzieć. Po rozmowach pana starosty z ministrem kultury mamy obiecane, przyrzeczone współprowadzenie, a to się wiąże ze współfinansowaniem. Panie starosto, to jest obietnica, złotych. Czy to jest pewnik? To jest pewnik. No nie sądzę, żeby pan minister chciał się z tego wycofać. Czekamy, pan dyrektor czeka tylko na projekt umowy z ministerstwa do podpisania i odsyłaj. I myślę, że od nowego roku powinno to już zacząć funkcjonować. I co to oznacza? To oznacza, że Centrum Paderewskiego będzie przez 7 lat, bo na tyle umowa będzie podpisana na razie, co roku będzie otrzymywało 500 000 złotych na działalność centrum. I to nie tylko na działalność artystyczną, ale w ogóle na działalność. To pozwoli nam w jakiś sposób część pieniędzy, zwłaszcza tych, które dokładamy do działalności artystycznej, zaoszczędzić. A sprawy inwestycyjne czy płacowe, no to oczywiście to pozostaje tak, jak jest. Panie starosto, i na koniec zupełnie z innej tak zwanej beczki. Jaki jest pana wkład w przygotowanie świąt? Żona pewnie słucha to. Teraz tym bardziej powinna wytężyć słuch. Tak, zapewne słucha, bo dzisiaj jest nauczycielką, więc mają wolne w szkołach. A pan starosta na urlopie. A ja na urlopie, chociaż tak. W radiu. I to w garniturze. To przyjemność. Mam nadzieję. Powiem tak. Ryby na święta przygotowane. A kto to zrobił fizycznie? Mięsem i rybami ja się zajmuję w domu. Mhm. I tą część kuchni już mam za sobą, jestem przygotowany do tego. Z najmłodszym synem będziemy, jak wrócę z radia, bierzemy się za sałatki, będziemy wspólnie z synem kroić sałatki. Nie ucieka pan od obowiązków, słyszę. Dlatego wziąłem urlop, żeby być w domu.
coś tam pomóc i spędzić już ten, mieć dłuższe święta. Pani żono, jak pani nas słyszy, na co liczę, to po świętach bardzo chętnie porozmawiam z panią żoną i dowiem się, czy faktycznie wkład w przygotowanie świąt pana starosty był taki, jak deklarował na antenie. Na pewno będzie coś jeszcze z liczyzny na święta, bo już się jest zapykowana, czeka. Zbigniew Karciński, wicestarosta powiatu, był naszym gościem. Dobrych świąt, panie starosto, dla pana, dla mieszkańców, dla wszystkich naszych słuchaczy. Ja mówię państwu jeszcze do usłyszenia. Pani redaktor, i dla państwa również życzę zdrowych, wesołych, rodzinnych, ciepłych, pogodnych, bezpiecznych świąt Bożego Narodzenia, a nowy rok samych radosnych, pogodnych, ciepłych, szczęśliwych dni. Dobrego dnia dla państwa. Do widzenia.